Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A poniedziałek rozpoczynamy od wizyty w Bieczu. Tutejszy urząd miasta nie jest dzisiaj dostępny dla mieszkańców, nie obsługuje dziś mieszkańców. Dlaczego, wyjaśnimy za moment. Na linii ze mną burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz. Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry, witam serdecznie z bardzo słonecznego Biecza. O, bardzo dobrze, tego słońca nam w ostatnim czasie brakuje, więc może się uda także sądecczyźnie zarazić od regionu gorlickiego. Tylko słońcem zarażamy, niczym więcej. No i oby tak dalej, oby tak zawsze było i nie tylko w tej sytuacji. Jednak, tak jak wspomniałam na samym początku, urząd miejski dziś nie obsługuje mieszkańców. Co się wydarzyło? No, niestety mamy w ostatnim okresie nieco więcej zachorowań i w samym regionie, jak również dotknęło to trochę urzędników naszego tak zwanego magistratu. Zalecono nam w związku z tym daleko idącą ostrożność. Nie obsługujemy do końca tygodnia mieszkańców. Oczywiście można składać wszystkie wnioski poprzez systemy komputerowe, informatyczne. Natomiast fizycznie chcemy unikać kontaktów, by nie rozprzestrzeniał się wirus również i w samym urzędzie, jak również by zachowali bezpieczeństwo nasi mieszkańcy. Mieszkańcy oczywiście nie mogą przyjść bezpośrednio do urzędu, żeby załatwić swoje sprawy, ale to nie oznacza, że w ogóle nie mogą ich załatwiać. Co to oznacza? Jak mogą się kontaktować z urzędnikami? No, po pierwsze możemy zastosować wrzut do skrzynki dokumentów, który ma zostać rozpatrzony, załatwiony przez urząd. Tutejszy komunikujemy się poprzez systemy telefoniczne, przez drogę mailową, przez pułapy. No i myślę, że te uciążliwości potrwają do końca tygodnia. Sprawa się, mam nadzieję, trochę wystabilizuje i wrócimy do bardziej normalnego kontaktu z naszymi mieszkańcami, z drugim człowiekiem. Na pewno mieszkańcy i urzędnicy też czekają na powrót do miejsca pracy, bo to na pewno zdecydowanie bardziej wygodne rozwiązanie. Ostatni czas przyniósł sporą pulę pieniędzy dla samorządów z państwa, z różnych funduszy, między innymi Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak skorzystał Biecz na tym funduszu? No, czujemy oczywiście pewien niedosyt tych środków, ale oczywiście skorzystaliśmy. Pierwszy program, pierwsza tarcza dla samorządów to była kwota 2 miliony 170 prawie 5 tysięcy złotych, czyli dużo. Ten podział był algorytmiczny i w wyniku tego udało nam się tutaj dofinansować bardzo ważne, można powiedzieć, trzy zadania, cztery nawet. Jeden dotyczył duży program kompleksowego rozwoju placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie naszej gminy. Chodzi tutaj o dostosowanie obecnie istniejących placówek przedszkolnych do odpowiednich standardów i sanitarnych, jak również tych, które wynikają z reformy edukacji i dotyczy to przedszkoli, dokładnie rozbudowy przedszkoli, wyposażenie ich w nowoczesne sale dydaktyczno-opiekuńcze w Libuszy, w Rożnowicach i w Strzeszynie. Taką ciekawostką jest to, że w Libuszy, niestety przedszkole w obiekcie funkcjonowało szkolnym. Duża ilość dzieci, to jest, można powiedzieć, największe przedszkole bieckie, które rywalizuje z przedszkolem w Bieczu, który jest taką jednorodną placówką przedszkolno-żłobkową. Ale Libusza się dość fajnie rozwija i warunki, które stwarza szkoła, zespół szkolno-przedszkolny też przyciągają rodziców. Jedna z sal przedszkolnych była salą przechodnią i przechodziły tam dzieci na przykład do szkolnej stołówki na posiłek pomiędzy śpiącymi, leżącymi dziećmi, leżakującymi na przykład na podłodze albo w trakcie zabawy i zajęć dydaktycznych, więc bardzo mocno to przeszkadzało. I wreszcie po wielu, wielu latach ten problem będzie rozwiązany. Czyli tutaj przebudowa generalnie tego budynku. Przebudowa, rozbudowa. To właśnie te trzy placówki w Strzeszynie, stary budynek kamienny, chyba gdzieś z początków XIX wieku, ale w stanie technicznym już kiepskim.
Duże sale, co prawda, ale warunki bardzo, bardzo złe. I tam jest nowy obiekt dobudowany w kompleksie do szkoły, całkowicie nowe warunki z ogrodem takim zielonym na dachu, czyli będzie bardzo, bardzo nowocześnie i funkcjonalnie. Świetnie zorganizowana kuchnia wreszcie, taka, którą można obejść niejako dookoła, więc wszystkie reżimy sanitarne, drogi, wyposażenie będzie kapitalne. No i powstanie stołówka, z której skorzystają również dzieci szkolne. Czyli nie będzie już jedzenia posiłków na salach, podobnie zresztą jak w Libuszy dydaktycznych, gdzie mamy taki bardzo specyficzny zapach w takich obiektach. Takie wymieszanie jedzenia z niefajnymi zapachami z dywanów, takimi starymi. Bardzo mnie to zawsze drażniło, jak wchodziłem do tego typu placówek. I podobna sytuacja w Rożnowicach. Też zabudowa wnęki istniejącej przy szkole, gdzie powstanie stołówka bardzo funkcjonalna z pełnym zapleczem sanitarnym. Tam z kolei mieliśmy dramatyczną sytuację, bo w jednej sali, niezbyt dużej, mieliśmy skumulowane dzieci ze wszystkich roczników, jakie tylko były. Więc nie można było prowadzić w sposób racjonalny w ogóle zajęć. To była trochę taka przechowalnia dla dzieci niż placówka, która miała się zajmować także edukacją przecież. I czwarte przedszkole, które powstawało, ale które już nie było finansowane czy współfinansowane z tej tarczy, to przedszkole w Racławicach, gdzie mieliśmy też ciasnotę wielką w szkole, w tej sali przedszkolnej, a stało obok puste mieszkanie, kiedyś służbowe. I udało się w ramach tego projektu, który był finansowany przez pana marszałka z RPO, to mieszkanie adoptować na cele przedszkolne. No i czwarte zadanie, które poszło z tego projektu, z tej pierwszej tarczy, to ścieżka pieszo-rowerowa przez całą Libuszę, ścieżka o długości ponad 3 kilometry, która się połączy z drogą krajową, a wzdłuż drogi krajowej 28 jest projektowana w tej chwili ścieżka pieszo-rowerowa, która połączy Biecz z Gorlicami poprzez, mam nadzieję, Zagórzany. Tam będzie realizował ten projekt również szef dróg krajowych autostrad na terenie gminy Gorlice, a później dalej aż do Jarmarku Pogórzańskiego na terenie już miasta Gorlice, czyli będziemy mogli niedługo z Libuszy dojechać do Szymbarku, a z Szymbarku pewnie do Ropy, bo tam realizuje z kolei wójt gminy Ropa połączenie Szymbark razem oczywiście z wójtem gminy Gorlice. I z Libuszy będziemy mogli pojechać także w prawo, w stronę Biecza, w stronę jakby początku bieckiej obwodnicy i drogą powiatową wzdłuż tak zwanego Starodroża przejdziemy przez cały Biecz, bardzo malowniczy odcinek pomiędzy torem a rzeką Ropą, tak zwaną promenadą biecką, gdzie przemieszczając się rozłoży nam się po jednej stronie cały Biecz ze swoją znakomitą urodą, ze wszystkim bogactwem zabytków na bieckiej skarpie i przez ulicę Kolejową 3 Maja Kazimierza Wielkiego będziemy mogli dojechać aż do przedmieścia, a jeżeli komuś jeszcze wystarczy siły, to będzie mógł trochę nielegalnie, ale chodnikiem przejechać, można powiedzieć, prawie do Jasła, bo wzdłuż drogi krajowej tutaj wykonano fantastyczną inwestycję. Chodnik z niewielkimi przerwami, ale właściwie dochodzi do Karpackiej Troi, a potem do samego Jasła, czyli oczywiście to będzie przejazd rekreacyjny. Tutaj ci, którzy jeżdżą na rowerach sportowych, nie ucieszą się, ale ci, którzy preferują wyjazd taki relaksowy, turystyczny, rodzinny, no to myślę, że już wkrótce będą mieli znakomite warunki do uprawiania tego sportu. Tak, tym bardziej, że rzeczywiście ta turystyka rowerowa bardzo staje się popularna w ostatnim czasie. Nic tylko, jak pan opowiada, wsiąść na rower i się przejechać. Będziemy czekać w takim razie na finał tych inwestycji. My korzystaliśmy na przykład wczoraj z takiej trasy, też malowniczej bardzo, Gorlice-Szymbark. I takiej ilości rowerzystów, jak wczoraj zobaczyłem na tej ścieżce, to jeszcze nie widziałem. To takie porównywalne ze szczytem na trasie wokół jeziora Zalewu Czorsztyńskiego. No widać, że lockdown ma swoje plusy. Ludzie zaczynamy myśleć powietrze o ruchu.
Tak, tak, dokładnie. I wychodzimy na świeże powietrze. To jest ten plus tym całym nieszczęściu. Tak jak pan mówi tutaj, inwestycje oświatowe, ale także turystyczne. Ta ostatnia transza, trzecia, chyba głównie skupi się na kanalizacji, z tego co widziałam na waszej stronie internetowej. A właśnie, że nie. Trzecia tarcza. Oczywiście chcieliśmy dużo kanalizacji zrobić też w Bieczu, bo kuśtykamy tutaj. I jak patrzę na stare bieckie wodociągi, fragmenty rur, które widzimy gdzieś w Bieckim Muzeum, to trochę mi żal, że jeszcze tyle przed nami. I tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o wodę i kanalizację, mamy spore zaległości, a to dlatego, że kiedyś ustalono w Bieczu aglomerację dużą, powyżej 10 tysięcy RLM-ów i w związku z tym nie mogliśmy korzystać z regionalnego programu operacyjnego i tutaj czerpać fundusze u pana marszałka, tylko startowaliśmy w dużych projektach do Narodowego Funduszu, ale na szczęście mamy już okresy trwałości projektów za sobą i możemy korygować aglomerację i mam nadzieję, że te przeliczniki, które teraz prowadzimy rozpaczliwie, że nas ściągną w dół poniżej 10 tysięcy i będziemy mogli tutaj rywalizować już na rynku regionalnym, a nie na ogólnopolskim, chociaż próbowaliśmy to zrobić, wstępując bardzo szybko, jak tylko tu przyszedłem do Biecza, wejść w związek zlewni Wisłoki, duża ilość gmin, no ale gdzież tu konkurować nawet w 20 kilka gmin przy, nie wiem, około 400 tysięcznej populacji we wszystkich gminach z aglomeracjami typu Warszawa, Kraków czy Wrocław, gdzie na jednym kilometrze można uzyskać zupełnie inne wskaźniki niż na terenach rozproszonych, pagórkowatych, gdzie są duże koszty, a efekty nie są aż tak spektakularne jak w dużych ośrodkach aglomeracyjnych. Ale wracając do pytania, wydajemy tą trzecią tarczę, ten 1 milion złotych na Biecki Jarmark Kultury, który no, odmieni trochę średniowieczne warunki do prowadzenia tego typu rzeczy w Bieczu, gdzie mamy teren utwardzony częściowo, ale tak naprawdę w okresie wiosny, jesieni bardzo grząski, błotnisty i rzeczywiście bardziej przypomina średniowiecze niż czasy współczesne. A z tego jarmarku to nie umarło jeszcze. Ta forma bardzo, bardzo dobrze żyje. Według naszych statystyk w tych kiepskich warunkach korzysta w ciągu roku około 70 tysięcy osób i szacujemy, że z Bieckiego Jarmarku Kultury, który nie bez powodu ma w nazwie kulturę, jak będzie chwila czasu, to mogę to jeszcze rozwinąć, szacujemy, że skorzysta co najmniej 120 tysięcy osób i będą tam również stałe stoiska sprzedażowe. Na pewno jeszcze do tego tematu powrócimy, ale że czas właśnie nas goni, to ja koniecznie chcę jeszcze spytać, przynajmniej na tę końcówkę, o bardzo ciekawą rzecz dla turystów, chociaż myślę, że mieszkańcy też skorzystają. Chodzi mi o wakacyjny pociąg, który ma jeździć do Krynicy, w Bieszczady, na Słowację. To oczywiście projekt Kolei Małopolskich, ale Biecz myślę, że sporo zyska na tym połączeniu. No też na to liczymy, tu czapki z głów przed panem Witoldem Kozłowskim, panem Łukaszem Smuką, w ogóle przed zarządem i sejmikiem i radnymi, że podjęli to wyzwanie. Takim, można powiedzieć, taką sprężyną, spirytusmową z całego przedsięwzięcia jest Adam Filar, jest starosta jasielski, jest miasto Jasło i oczywiście marszałek podkarpacki Rzeszów przez Jasło do Krynicy. Weekend. Przygotowujemy się już do tego, bo to będzie taki kurs weekendowy. Chcemy stworzyć dla turysty tutaj taki 12-godzinny pobyt, bo mniej więcej tyle będzie czasu pomiędzy przyjazdem a powrotem tego składu. Chcemy pokazać Biecz w całej urodzie zabytkowej. Chcemy trochę turystę, który tu przyjedzie, będzie wyposażony w przyzwoite buty, jakiś mały plecaczek, powyciągać poza strefę samego rynku i tych naszych zabytków. Bardzo byśmy chcieli wciągnąć turystę również w Górę Zamkową w Bieczu, bo to nie jest powszechnie wiadomo, że istniał tutaj w XI wieku za czasów Wacława II zamek. Ostatnie badania georadarowe, które tutaj prowadził Uniwersytet Rzeszowski, a dokładnie pan Paweł Kosańda się tym zajmował, pokazują, że oprócz tego zamku, który był, było tam również podgrodzie,
więc będzie tam również co pokazać i gdzie, i przy czym się zatrzymać. I chcemy wyciągnąć również turystę do obiektu UNESCO, do Binarowej, chcemy pokazać kościółek w Różnowicach i trochę najciekawszych obiektów zabytkowych z okresu I wojny światowej, no tych najbardziej dramatycznych, czyli nekropolii, które są również rozsiane w bardzo urokliwych miejscach na terenie naszej gminy. Liczymy na to, że przyjadą turyści, a jeżeli nie wysiądą w Bieczu, to zachwycą od razu, to jestem przekonany, że zachwycą się bardzo piękną panoramą naszego miasteczka, którą można podziwiać również przejeżdżając koleją i w szybkim terminie albo wsiądą jeszcze raz do tego pociągu i przyjadą do nas, albo wrócą do nas w przyszłości. Ja mam nadzieję, że nam także uda się spotkać w tym pociągu, bo myślę, sądzę, że ta atrakcja będzie bardzo ciekawa, a jeśli nie, to na pewno na Kromer Festiwal Biecz, bo to też impreza, na którą wiele osób czeka, chociaż będzie ona w tym roku online. Tak samo jak poprzednim. Hybrydowo. Mam nadzieję, że się uda hybrydowo. Udało nam się w tamtym roku zrobić dwa koncerty w Bieczu, w dwóch pięknych obiektach, w świątyniach i w kolegiacie, jak również w klasztorze ojców franciszkanów. I planujemy również, jeżeli tylko się uda, taką hybrydę zorganizować w tym roku. Nie mogę zdradzić jeszcze festiwalu, mogę tylko jakby artystów, ani programu, ale mogę powiedzieć, że nastawiliśmy się, no, solidaryzując się ze środowiskiem artystycznym bardzo mocno, na artystów polskich, także będziemy mieli rodzimych wykonawców, znakomitych, w dużej mierze także w oparciu o repertuar polski. Dyrektor artystyczny pan Paweł Szczepanik tutaj utkał nam bardzo ciekawy artystycznie program i na pewno będzie tak jak w latach poprzednich znakomicie i w online, i w pięknych przestrzeniach tych naszych obiektów zabytkowych. Serdecznie zapraszamy do słuchania. Mam nadzieję, że fizycznie również na koncerty. To będzie ostatni weekend, taki przełomowy, lipiec-sierpień. I mam nadzieję, że będzie ciekawe miasteczko również festiwalowe, które pozwoli nam się zrelaksować i żyć tym rytmem koncertowym i przeżywać, i spotykać się jednak i rozmawiać z ludźmi, bo to jest również w tej przestrzeni kultury bardzo, bardzo ważne. My na pewno będziemy się przyglądać samemu festiwalowi i zresztą przygotowaniom do tego wydarzenia. Na razie dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo. No serdecznie Państwu dziękuję, Pani Redaktor również. I do usłyszenia w takim razie. I do zobaczenia. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.